Dzisiaj krótka piłka. Pytacie, jak GRX 810 sprawuje się z przodu i z tyłu. Czy nic nie szoruje? Oczywiście z kasetą 11-42. 11-42 w tej chwili jest na 42. Większa kaseta z tyłu już będzie tarła. Widzicie? Tu już prawie prześwitu nie ma. To jest maksymalnie. Przednia przerzutka to obrobi. To jest na kole Merida. Widzicie? Nic tutaj nie szoruje. I na dużej, i na małej. Zrzucimy. Trymowanie też działa. Przy trymowaniu już delikatnie szoruje, ale zrzucimy to. Widzicie? Na skosie 11,42. Ona prawie dotyka, zobaczcie. Widzicie, nic nie szoruje. Tak wygląda przejście. Słyszeliście w ogóle coś? Osiemsetdziesiątka GRX obrabia 11,42, ale już powyżej przednia zębatka już nie będzie robić, a tylna 11,50 jest w stanie obrobić, tylko trzeba dać takie coś. No wiecie, taką przedłużkę. Oczywiście ją mam. Dobrze schowałem. Tak działa z kołem oryginalnym Merida. Założymy DTS-a. Nówka, sztuka nieśmigana. 11,42. Wyjęta prosto z pudełeczka. I oczywiście dokręcamy z siłą taką, jak jest napisane, 40 Nm. Stryk. Aha, trzeba to skręcić. Widzicie, już na górę nie wchodzi. Jest przesunięcie. Mamy też barełkę z przodu. A i teraz. No jest tutaj, można powiedzieć, na styk, ale jeszcze na tyle, że to pracuje. Po założeniu DT Swissa i zębatki 11,42 Shimanowskiej, no oczywiście śrubkami regulującymi, trzeba przechył
ustawić, bo spada z małej i nie dochodzi do dużej. Kwestia 2-3 ruchów na baryłce mamy ustawione. Jak widzicie, 1142 działa. Przerzutka przednia, przerzutka tylna 810, korba 600, 46x30, Sunrace'a Shimanowską obrabia wszystko. 1142 kasetę.